Dzień dobry Państwu, Klub Książki Papierowy Motyl. Jesteśmy na wizji i na podsłuchu dzisiaj z Agnieszką Zakrzewską. Witam serdecznie. Cześć, jesteśmy z okazji premiery Twojej najnowszej, przepięknej książki. Ja ją dzisiaj będę bardzo zachwalać. Tak, pokazujemy obie synchronicznie, tak, dokładnie. Deficyt niebieskich migdałów. To jest książka, która przede wszystkim z wyglądu kładzie wszystkie inne książki, które dotąd widziałam, a wydaje przecież sama też ładne książki, ale ta po prostu powala, wali z nóg wszystkie inne. To jest numer jeden dla mnie, więc tutaj dziewczyny zrobiłyście naprawdę ogromną robotę, taką, która pokazuje nie tyle... To nawet nie jest tak, że chciałam powiedzieć, że to jest bardzo kobieca książka, ale to nieprawda, ona nie jest tylko kobieca ta książka. Już z wyglądu, z tej estetyki, z wszystkich szczegółów, z grafik, które są w środku zamieszczone. Ona po prostu jest taka, kurczę, idealna. Ja bym chciała tak, żeby wszystkie książki wyglądały. To bardzo duży komplement. Szczególnie dla moich wydawczyń, które włożyły naprawdę w oprawę graficzną bardzo dużo pracy i bardzo nam zależało, żeby wyglądała właśnie tak, jak wygląda, czyli została wydana z dbałością o detale, zdjęcia Marii i jej rodziny, rękopisy poetki, również jej prace plastyczne, ponieważ Maria Pawlikowska-Snożewska była bardzo uzdolniona plastycznie po tacie i po dziadku, jak wiemy, klan Kossaków to wybitni malarze, bataliści, męski klan Kossaków, dlatego też córki obie, ale głównie Lilka, odziedziczyły tę wrażliwość również, jeśli chodzi o sztukę malarską. Także w tej książce jest bardzo dużo takich detalików i to rzeczywiście podziękowania tutaj dla wydawczyń, bo naprawdę włożyły w to bardzo dużo pracy, zarówno w okładkę, jak i właśnie w te detale. Te takie drobiazgi, jak ja zawsze mówię, te detale, te drobiazgi robią robotę i w tym przypadku bardzo się cieszę, że ci się podobają, bo mnie bardzo, bardzo, naprawdę. Słuchaj, ale to się nie wzięło znikąd. Ja wiem, że ty bardzo dziękujesz Magdzie i Ani z wydawnictwa Flow, że tak bardzo zadbały o jakość i o wygląd tej książki, ale jestem przekonana, że te wszystkie szczególiki, które opracowały i wymyśliły całą koncepcję tej książki, powstały dlatego, że zainspirowałaś ty je, dziewczyny, zainspirowałaś swoją historią i swoją powieścią. Zresztą one w posłowie od wydawcy nie kryją tego, że zakochały się w tej opowieści i przytaczają też swoje ulubione wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, które pamiętają jeszcze z czasów, swoich czasów bardzo romantycznych. Przecież zazwyczaj, może inaczej, najpierw tak, zdradźmy, że Deficyt niebieskich migdałów to jest powieść, fabularyzowana powieść oparta na biografii poetki. I ja się bardzo cieszę i uśmiecham teraz na całego, dlatego że ja uwielbiam takie historie, uwielbiam książki, które pokazują taką ukrytą dla nas prawdę i ukryte szczegóły z życia codziennego jakichś znanych ludzi, szczególnie kobiet, które w swoim czasie nie były odkryte tak na maksa, tak w 100%. To były nie te czasy, żeby też o kobietach, może nawet wtedy to były czasy, żeby o kobietach mówić, ale później przyszły takie, które bardzo spłycały te biografie wszystkich. No o nich, Marika, o nich mówiono, o Marii i o Lilce mówiono nawet bardzo dużo, dlatego że one były skandalistkami. Jak rozmawiałyśmy niedawno właśnie w takim kobiecym gronie, to były takie na tamte czasy celebrytki. Gdyż one bardzo chciały być w centrum uwagi, bardzo chciały być zauważane i nie tylko ze względu na swoją twórczość, nawiasem mówiąc, bardzo, bardzo zdolne były obie, ale przede wszystkim ze względu na te
na to życie prywatne, czyli to, że wychodziły za mąż nie jeden raz, nie dwa i nie trzy, dlatego że Lilka Pawlikowska Jasnorzewska miała trzech mężów, co nawet w dzisiejszych czasach brzmi ekscentrycznie, a co dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. Tak samo Madzia na pierwszym małżeństwie nie poprzestała, wybierała swoich adoratorów z bardzo młodych mężczyzn, dużo młodszych od niej, tak samo Lilka, także to były na tamte czasy no, bardzo ekstrawaganckie kobiety. Odważne kobiety. Odważne, takie, które nie liczyły się z opinią publiczną, nie patrzyły na to, co powiedzą inni, tylko robiły swoje, robiły to, co im w sercu gra, że grała tam cała orkiestra, no to tym bardziej interesujący temat dla nas teraz, dla tych ludzi, którzy być może nie wiedzą, jakie naprawdę były siostry Kossakówny. No a tam trochę diabeł za skórą u obydwu z nich siedział. Jak to się stało, że się zainteresowałaś Marią i jak to się stało, że się zainteresowałaś na tyle, żeby zacząć dowiadywać się więcej i więcej do tego stopnia, że aż postanowiłaś napisać o niej? Nie wiem, czy to jest książka o niej właśnie, czy to jest myślę, książka... że to jest tak, myślę, że to jest książka o Marii, ale nie tylko, bo to jest też dużo książka, która opowiada o tamtych czasach, o mojej ukochanej epoce, bo ja się z tym nie kryję, zawsze to powtarzam, że dwudziestolecie międzywojenne jest moją ukochaną epoką i bardzo lubię do niej wracać, w swojej twórczości również, bo to jest nie pierwsza książka, która się dzieje właśnie w tamtych czasach, a wzięłam, że tak powiem, na tapet Marię, ponieważ w moim życiu wydarzyło się coś, co bardzo przypomina znaczący epizod w jej życiu. To opowiadam tą historię z uśmiechem na ustach, ponieważ kiedy byłam bardzo, bardzo młodą dziewczyną i na rynku pewno starsi widzowie będą pamiętać, był taki tygodnik Kobieta i Życie. Nie wiem, czy teraz jest, ale wydaje mi się, że już nie ma, przynajmniej w takiej wersji jak wtedy. I ja pewnego razu, będąc u mojej mamy w bibliotece, przeglądałam ten tygodnik i natrafiłam na zdjęcie niezwykle przystojnego francuskiego pilota, który właśnie w tym czasie był na jakichś manewrach pod Poznaniem. Zobaczyłam zdjęcie pilota i muszę Państwu powiedzieć, że trafił mi piorun. Pomyślałam sobie, ja muszę go poznać. Ja muszę go poznać. A że to były takie czasy, nie jak teraz, że internet, Facebook, Instagram, można łatwiej kogoś złapać, że tak powiem, można łatwiej do kogoś napisać, kogoś znaleźć, a wtedy to pozostawała tylko jedna droga, korespondencja. Więc byłam bardzo pomysłowa, kreatywna, napisałam list do owego lotnika, zapakowałam go w kopertę i zaadresowałam na nazwisko dziennikarki, która ten wywiad przeprowadzała. Oczywiście wysłałam ten cały pakunek, nie licząc na nic, ale ja jestem taka, że zawsze próbuję. No i minęło kilka tygodni, słuchajcie Państwo, i Agnieszka, ja sama siedziałam chyba nad jakąś lekturą, nagle rozległ się telefon stacjonarny, bo wtedy komórek nie było. Ja podchodzę do telefonu, odbieram go, nagle w słuchawce odzywa się przepiękny męski głos z francuskim akcentem. Czy to ty, dziewczyno z listu? I tak się zaczęła. I tak się to jest, to są fakty. Pierwszy wers piosenki. Tak, słuchajcie, Państwo, i później, bo to wtedy oczywiście o tym nie wiedziałam. I umówiłam się z francuskim lotnikiem, pilotem w Paryżu na randkę w ciemno. I minęło kilkanaście lat, myślę, że kilkanaście lat, i wtedy nadszedł moment, kiedy przeczytałam w jakimś z wywiadów albo w jakiejś książce, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, słuchajcie Państwo, kiedy już kończyło się jej drugie małżeństwo z Janem Pawlikowskim, w pewnym, no to będzie teraz brzmiało, jakbym powtarzała to, co przed chwilą powiedziałam, w pewnym z bardzo luksusowych magazynów, które przywiózł z zagranicy tatko Kossak, bo on bardzo dużo podróżował, przeczytała wywiad z portugalskim lotnikiem i trafił ją piorun, zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia i umówiła na randkę, no gdzieżby indziej, w Paryżu. Maria pojechała do Paryża w futrze z Kretów, bardzo eleganckim, bo zawsze była elegancko ubrana. No ja futra z Kretów nie miałam, ale bardzo podobne sytuacje. Właściwie to
nie będę zdradzać, bo to musielibyście Państwo wiedzieć, jak to się zakończyło, jak zakończyła się moja przygoda, jak zakończyła się Marii przygoda, przeczytacie właśnie w Deficycie niebieskich migdałów. I ten epizod spowodował, że postanowiłam kiedyś, bo to wtedy jeszcze nie myślałam, że dam radę, że będę potrafiła, napisać książkę właśnie o Lilce Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, bo pomyślałam sobie, no to nie może być przypadek, to jest taki znak, prawda, że w naszym życiu wydarzyły się takie podobne sytuacje, a jak się zakończyły, powtarzam, jest odpowiedź jest w książce, bo dokładnie było tak samo. U mnie może troszeczkę inaczej, ale mówię, no nie mogę zdradzić wszystkich szczegółów, bo bym odebrała radość z czytania. Ale właśnie to był taki moment, który doprowadził do tego, że postanowiłam o Marii napisać i w ten sposób narodziła się ta książka. To brzmi zabawnie, dlatego że wszystkim, którym to opowiadam, mówią, nie, no naprawdę tak było naprawdę. I co śmieszniejsze jeszcze, słuchajcie Państwo, dziadek owego pilota, z którym spotkałam się w Paryżu na randce w ciemno, był malarzem batalistą. Wow, teraz mam ciary. Ale to nie był Wojciech Kossak, słuchajcie, to nie był Wojciech Kossak. Słuchaj, a czy ty w ogóle znałaś wcześniej poezję Marii? Tak. Fascynowałaś się nią? Bardzo, dlatego że to była taka, bo ja byłam bardzo egzaltowana, przepełniona, nabuzowana emocjami jako nastolatka i wiersze Marii, które też są przepełnione emocjami, bardzo do mnie przemawiały. I przeczytałam wszystkie lektury, które były wówczas dostępne na rynku. Przede wszystkim biografię Marii i Magdaleny, Piórej siostry właśnie Magdaleny Samozwaniec. To były książki Maria i Magdalena oraz Zalotnica niebieska. Tam jest bardzo szczegółowo opisane całe dzieciństwo i młodość i właściwie całe życie Marii, więc ja nie wymyśliłam niczego nowatorskiego. Ktoś, kto się bardzo interesuje siostrami kosakównymi i w ogóle całą rodziną kosaków, nie odkryje w Deficycie niebieskich migdałów niczego nowego, bo to jest po prostu... Postanowiłam napisać tę książkę, żeby przybliżyć czytelnikom, którzy być może nie znają tych lektur, albo wcześniej się nie interesowali tą rodziną, przybliżyć i odkryć jakby od nowa, bo uważam, że troszeczkę być może w dzisiejszych czasach są to postacie zapomniane i chciałam je troszeczkę odświeżyć i odkurzyć, pokazać, zainteresować przede wszystkim, bo to jest fascynująca rodzina i zainteresować większe grono czytelników, bo nie każdy czytał biografię, nie każdy interesował się rodziną kosaków. Być może troszeczkę obawiał się, że no poezja to może nie dla mnie, prawda? Ja takie rzeczy nie czytam, więc chciałam tą książkę w taki lekki, przyjemny sposób. Literatura obyczajowa, to nie jest biografia, chociaż ma bardzo dużo wątków biograficznych, ale właśnie chciałam swoje spojrzenie, swoją miłość i fascynację tą całą rodziną podać dalej. Czyli zainteresować jeszcze większe grono czytelników, bo jak powiedziałam, starzy wyjadacze, którzy rodzinę kosaków znają, nie znajdą w tej lekturze niczego nowego, ale myślę, że z sentymentu warto nawet przeczytać o rzeczach, których się wie. I bardzo się cieszę, bo dostaję już pierwsze reakcje od czytelniczych, które nie miały pojęcia, że to była taka fascynująca i ciekawa i ekscentryczna rodzina, więc dlatego to zrobiłam, żeby po prostu jak najwięcej ludzi usłyszało ponownie o poetce miłości, bo tak nazywano Marię, a ja ją pokazałam z troszeczkę innej strony. Takiego człowieka, który no, był dosyć trudny, bo Maria była dosyć trudną, ekscentryczną i rozpuszczoną zdecydowanie wraz ze swoją siostrą, córką swojego ukochanego taty, który był no też, to jest niesamowite i ja, zresztą to widać po mnie, bo ja cała buzuję emocjami, co dla mnie jest naprawdę wyjątkowa postać. Cała rodzina kosaków to są ludzie, o których warto wiedzieć jak najwięcej. I mam nadzieję, że przez moją lekturę jak najszersze grono czytelników tej powieści zakocha się w kosakach tak jak i ja. To jest w ogóle bardzo fajny zabieg albo wybieg, żeby przedstawić Marię i jej rodzinę nie poprzez biografię
kolejną biografię, tak, tylko których jest powieść mnóstwo na rynku. Tak, to właśnie dlatego, że... która teraz się cieszy nadal, ten gatunek cieszy się nadal dużym zainteresowaniem i myślę, że w ten sposób rzeczywiście promujesz nie tylko Marię Pawlikowską-Jasnorzeską, w ogóle promujesz poezję, która przecież jest bardzo w zapomnieniu, zapomnianym. zakurzona. No nie, Tak. Któż teraz wydaje poezję? Że tak trochę odbiegnę od tematu. Nawet jak wysyłają debiutanci swoje propozycje wydawnicze, to ci wydawcy zastrzegają od razu, nie przyjmujemy poezji, prawda? Bo poezja się, mówiąc trywialnie, nie sprzedaje. A ja właśnie poprzez tą powieść chciałam pokazać, że no, poezja jest także warta naszej uwagi, szczególnie poezja tak wysokich lotów jak Marii Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej, bo to są prawdziwe majstersztyki, takie koronkowe metafory. Ja jestem zakochana, ja uwielbiam takie porównania, takie zabiegi stylistyczne, które ona stosowała. Ale nie chciałam też odstraszać tych czytelniczek, które może pomyślą: o mój Boże, poezja, nie, to nie dla mnie, to jest nuda. No nie jest, słuchajcie, to nie jest nudne, to jest fascynujące i mam nadzieję, że po lekturze tej książki, no więcej osób sięgnie po te tomiki Marii, bo naprawdę warto, naprawdę warto. Powiedziałaś, że jesteś zafascynowana epoką, w której mieszkała i tworzyła Maria. Tak, bardzo. A czy epoka była zafascynowana właśnie Marią i jej siostrą? Bo mówiłaś, że one były takimi celebrytkami na miarę tamtych czasów i były dziewczynami, jak to powiedzieć, które wywoływały różne skandale. Tak, Na skandaliki. To dzielni. Były takie właśnie. Teraz to one pewno by były influencerkami. Mogłyby reklamować pończochy, przepiękną beliznę, futra przede wszystkim, bo Maria kochała futra. Nawet jak była już na emigracji po wybuchu wojny, wyjechała z Polski do Anglii i tam spędziła ostatnie lata swojego życia, nawet już będąc bardzo chora, zawsze dbała o to, żeby wyglądać pięknie, żeby wkładała futro, jak się wtedy mówiło, to taka była, jak się wtedy mówiło, kurczę, zapomniałam tego słowa, bo nawet się zastanawiałam, czy to w książce będzie zrozumiałe. Nie wkładała, tylko, słuchajcie, zapomniałam tego słowa, które może mi się przypomnieć za chwilę. W każdym bądź razie, nawet już taka schorowana, dbała o to, żeby mieć piękną sukienkę, żeby mieć ułożone włosy, żeby właśnie narzucić to futro, pończochy ze szwem, bo to wtedy była taka ekstrawagancja, że miało się pończochy ze szwem, pięknie wyglansowane szuwaksem buciki, także do samego końca dbała o ten wygląd. Zawdzięcza to tatkowi Kossakowi, dlatego że on był zawsze jak spod igły, prawdziwy angielski dżentelmen, bo to dla dziewczyn, czyli dla jego córek, był największy komplement. A czy ta epoka lubiła Marię Pawlikowską-Jasnorzewską i Magdalenę Samozwaniec? Myślę, że w tym czasie nawet bardziej, o dziwo, była popularna i lubiana Magdalena Samozwaniec właśnie, bo Lilka była uważana za taką osobę ekscentryczną, trochę oderwaną od rzeczywistości, taką trochę oschłą i z takim dystansem, bo ona tak traktowała ludzi, a Madzia była swoja. Madzia miała humor, lubiła się śmiać, potrafiła się śmiać też z samej siebie. Słuchajcie, potrafiła się śmiać z samej siebie, ale nie można było się śmiać, oczywiście oprócz niej, ale zewnętrzny świat nie mógł się śmiać ani krytykować jej siostry, bo to była dla niej świętość, ani jej rodziny. To był właśnie taki, myślę, że bardzo, bardzo mądry zabieg, czyli we własnym gronie możemy sobie mówić prawdę, możemy sobie skakać do oczu, bo siostry Kossakówny skakały sobie do oczu nieustannie, się krytykowały, się zazdrościły sobie tych sukcesów literackich, tych początkowych, obydwie, jedna drugiej. Więc to można było robić we własnym domu, ale na zewnątrz to był jeden mur, to była sztama, więc nikt nie mógł krytykować rodziny. No więc Madzia była bardziej popularna w tych czasach i Lilkę to bardzo bolało, dlatego że za tą popularnością szły także pieniądze, czyli Madzia zarabiała więcej niż Lilka, bo jej tomiki poezji
pierwsze, czyli Niebieskie Migdały, no nie sprzedały się tak dobrze. Sfinansowało je oczywiście wydanie Tatko Kossak i te tomiki poniewierały się gdzieś tam na strychu w Kossakówce, czyli siedzibie Kossaków w Krakowie przy placu Juliusza Kossaka. A książka Madzi... Prekursorami self-publishingu. Tak, a książka Madzi to było taka prześmiewcza powieść, która trochę drwiła z bardzo popularnych w tych czasach powieści Mniszkówny Trędowata. Na pewno kojarzycie Państwo film Trędowata, zresztą świetny film. No i Madzia troszeczkę z tej Trędowatej się w tej swojej powieści o tytule Na usta grzechu śmiała i napisała właśnie taki pastisz tej Trędowaty, który się rozszedł, słuchajcie, jak świeże bułeczki, a za tym szło oczywiście dudki, tak mówił Tatko Kossak, czyli pieniądze. I trochę, muszę powiedzieć, Lilka zazdrościła tej sławy, bo za tym przyszła też sława, prawda, nagle wszyscy, no ale jak to, wszyscy mówią o Madzi, a nikt nie mówi o mnie, a przecież ja jestem o wiele bardziej zdolniejsza, no co ona pisze za powieści, to jakieś tam, to każdy może pisać, prawda, a ja piszę prawdziwą poezję, więc no tutaj troszeczkę ta zazdrość na pewno była. Ale jak mówię, Madzia zawsze uważała, że jej siostra jest zdolniejsza, piękniejsza i zawsze jej oddawała ten hołd do końca swojego życia zresztą. No więc mówię, jak ta epoka bardziej jednak lubiła tą swojską Madzię niż bardziej wyniosłą, elegancką i chłodną Lilkę, bo tak ją postrzegano właśnie w tamtych czasach. A czy dziewczyny między sobą też rywalizowały, jeśli chodzi o relacje męsko-damskie? Oczywiście, to się zaczęło od samego początku, kiedy byłem małe, kiedy pojawił się w ich domu nauczyciel angielskiego, pan Turner, który był bardzo przystojny i miał też bardzo nowatorskie metody nauczania, więc dziewczynki po skończonych lekcjach kłóciły się ze sobą i Madzia mówi do Lilki, ale tego pana Turnera to mi musisz oddać. Lilka, absolutnie nie, on jest już mój, ja się w nim kocham, ja jestem starsza o 3 lata, bo 3 lata to już w oczach młodych dziewcząt, no to jest przepaść nie do odrobienia, prawda? Wtedy Madzia jeszcze nosiła tak zwane dziewczyńskie sukienki z kołnierzykiem marynarskim, takie właśnie jak dla dziewczynek, a Lilka już upinała wysoko włosy, już nosiła zupełnie inne kreacje, prawda? No, że kłóciły się od tego pana Turnera, ale pan Turner upodobał sobie troszeczkę starsze niewiasty w osobie ich mamy, czyli Maniusi Kossakowej z Kisielnickich. Także no, pan Turner został zwolniony z wilczym biletem odesłany, ponieważ miał właśnie tutaj się ubiegać o względy mężatki, czyli Maniusi Kossakowej. I to oczywiście dziewczynkom, no dziewczynki nie miały szans, bo muszę powiedzieć szczerze, że ich mama no, była przepiękną kobietą o rzeczywiście wyjątkowej urodzie i właściwie była najbardziej grzeczna z tej całej rodziny, bo była bardzo religijna, także nazywano ją w domu świętym mamidłem, bo u Kossaków wszyscy mieli swoje przydomki, prawda? Także jak mówię, Maniusia była z tych wszystkich kobiet w domu najbardziej grzeczna, tak. Wiesz co, ja się teraz jakoś tak zaczęłaś opowiadać o całej rodzinie i ja pomyślałam, tak wiesz, dałaś na początku taką korelację, że sytuacje bardzo podobne są w twoim życiu i w życiu Marii i to tak dało jakiś tam początek. Tylko, że ja nie miałam 3 mężów, słuchajcie. No, to akurat no właśnie, ten... właśnie. Ale zaczęłam się zastanawiać, jak opowiadałaś o rodzinie i o ich relacjach i właśnie o tych relacjach damsko-męskich, to zaczęłam się zastanawiać, ciekawe jak to jest u ciebie i przyszło mi na myśl pytanie, skąd w ogóle Amsterdam? Skąd Amsterdam w moich książkach? Nie, skąd Amsterdam w ogóle, bo ty lubisz to miasto, to jest, no, mieszkasz w Holandii, lubisz to miasto, zresztą tutaj w biografii na okładce też jest napisane, że to jest jedno z ulubionych twoich miast, najlepszych na świecie.
Dlaczego? Z jakiego powodu? Czy to jest też jakaś relacja męsko-damska i taka No bo miłosna? ja taka kochliwa, tu w Paryżu się umawia na pierwsze randki. Słuchajcie, bo to było pierwsze miasto, które odwiedziłam, kiedy ponad 20 lat temu przyleciałam po raz pierwszy do Holandii i właśnie w Amsterdamie stawiałam swoje pierwsze kroki w tym kraju. Tam znalazłam pracę, tam znalazłam też miłość, bo ja jestem kochliwa, być może tak jak i Lilka, w tym czasie na pewno byłam, tam znalazłam też swoją miłość i tam poznawałam właśnie Holandię, w Amsterdamie. Mam do tego miasta ogromny sentyment i nawet wszystkie moje czytelniczki myślą, że ja cały czas mieszkam w Amsterdamie, a już od 15 lat moim rodzinnym miastem jest bardzo klimatyczne miasteczko Deventer na wschodzie kraju. Ale do Amsterdamu wracam w swoich powieściach bardzo często i bardzo mnie tam ciągnie. I jak muszę robić jakiś research, no, związany z tym, że piszę nową powieść i jej akcja dzieje się oczywiście w stolicy Holandii, no to zawsze wyciągam mojego męża i jedziemy tam, żeby naocznie przejść się tymi uliczkami, i którymi przechodzą się moi bohaterowie, więc wykorzystuję każdą szansę, żeby tam pojechać. Także to jest moja pierwsza miłość od pierwszego wejrzenia i mam związane z tym miastem bardzo piękne wspomnienia. A jak się przechadzałaś po właśnie biografiach dziewczyn pawlikowskich, jasnorzeskich? Czy miałaś trudności jakieś, wiesz, w tej pracy researcherskiej, czy na przykład z wyborem jakichś wydarzeń, czy z filtrowaniem wiadomości? Jak to się działo? Na pewno tak, dlatego że tych publikacji na temat Kosaków jest mnóstwo. Książek, biografii, dokumentów, artykułów, naprawdę mnóstwo, więc ja chciałam, żeby ta książka nie była przeładowana informacjami ani faktami historycznymi, dlatego zaznaczam, że to nie jest biografia, dlatego że chciałam, żeby ona była lekka, żeby się przez nią płynęło, żebyśmy czytając tą książkę czuli się, jakbyśmy właśnie w tej kosakówce byli, więc świadomie zrezygnowałam z wielu faktów, z ich życia, z wielu takich momentów, które wydawało mi się może zbyt ciężkie albo może zbyt nużące dla czytelnika. Chciałam z tego po prostu zrobić taką lekką powieść obyczajową, która trafi do każdego i która przybliży tę rodzinę i być może później któraś z czytelniczek albo z czytelników sięgnie po bardziej poważne w cudzysłowie lektury, czyli biografię obu sióstr, albo chociażby fantastyczne książki Magdaleny Samozwaniec, która była satyryczką, która miała bardzo cięty humor, która pisała w przezabawny sposób o czasach, w których przyszło jej życie, o późniejszych czasach, tych powojennych. Więc to jest zupełnie inny typ literatury niż u Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ona była bardziej poważna i pisała zawsze, zresztą taki był też podział, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska pisze poważną literaturę, a Madzia to taką dla ludu, prawda? Także ten podział był bardzo wyraźny. Więc jak mówię, ta moja książka miała to w lekki i przyjemny, zabawny sposób, choć są też tam wzruszające momenty, tę rodzinę przybliżyć. To był zabieg celowy właśnie w ten sposób, w jaki napisałam tą książkę, bez zbędnych informacji, przeładowania i takich może być może historycznych faktów, które mogłyby czytelnika troszeczkę zmęczyć albo znużyć. Także to miało być lekko i przyjemnie. I mam nadzieję, jak mówię, zachęcająco do dalszego poznawania losów tej niezwykłej rodziny. A tak na zakończenie jeszcze zadam Ci takie pytanie. Czy znane są Tobie marzenia, jakie miały dziewczyny? Oj, dziewczyny to miały marzenia głównie związane jako młode panienki, to głównie związane z miłością, z przystojnym i zasobnym portfelem i mężczyznami z zasobnym portfelem, który mógłby utrzymać je z wszystkimi zachciankami, a miały tych zachcianek sporo, więc ten biedny tatko Kostak, jeszcze muszę o tym powiedzieć, ten biedny tatko Kostak
nie mógł się nastarczyć z malowaniem coraz to nowych obrazów. On by zawsze marzył o tym, żeby malować przepiękne, batalistyczne sceny. Jak wiemy, bitwa pod Racławicami, panorama racławicka. To jest, Kostak jest współautorem. To było jego marzenie, żeby malować właśnie takie bitwy, a tutaj dziewczyny cały czas ciągnęły tatę za kiesę, więc musiał też niestety produkować może trochę mniej ambitne dzieła, czyli na przykład portrety bardzo znanych i bogatych mieszczek, które płaciły suto i za to mógł Kostak te swoje córeczki obsprawić, prawda, w piękne francuskie kreacje, kapelusze i futra. Więc dziewczyny marzyły przede wszystkim o miłości. To było główne zadanie, żeby zdobyć, jak tu mówiła Magdalena Samozwaniec, zdobyć i zatrzymać przy sobie jakiegoś przystojnego i fajnego męża. Także to było ich główne marzenie. Ale poza tym, o tym, żeby być sławnym, żeby dużo podróżować, żeby być w centrum zainteresowania. Także takie, myślę, no, bardzo celebryckie, celebryckie marzenia. No ale takie właśnie były siostry Kostakówny. Bardzo Ci dziękuję. Ja jestem zachwycona tą książką. Jestem zachwycona w ogóle tym, Tobą jestem zachwycona, nie ustaję. Ja jestem taka, słuchajcie, rozemocjonowana, kiedy opowiadam o czymś, co mnie fascynuje, co mnie kręci, że tak powiem, może nie po poetycku, ale ja jestem też troszeczkę podobna do Marii, bo bardzo naszpikowana wiesz, tymi emocjami. Jeżeli coś mnie fascynuje, no to też po mnie widać, prawda? Także no bardzo polecam tą książkę, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad i cieszę się, że mogłam z Tobą porozmawiać, bo myślę, że była to fajna, interesująca rozmowa. Dzięki Twojej wiedzy przede wszystkim, bo dowiedzieliśmy się naprawdę bardzo dużo szczegółów. Zachęcamy. Ja pokażę, słuchajcie, bo jestem bardzo dumna, tak jak Marika powiedziała. To jest no, pięknie wydana książka i myślę, że zawartość także Państwa nie rozczaruje. Bardzo dziękuję. Ja zapraszam na kolejny odcinek. Do widzenia. Dziękuję bardzo.